Cześć kochani, to ja, Wojtek Pietraszek, Rock Day. Pokazuję wam, i myślę, że będziecie zainteresowani, Yoyo JA03. Przenośny wzmacniacz gitarowy, również basowy, też parę osób kupiło do basu. Zobaczymy, jak to mniej więcej brzmi i z czym to się je. Do dzieła. Zasilanie dwoma paluszkami AAA. Zaraz mu to go zamontujemy, dziada. Patrzajcie razem ze mną. Już jest włączony, dobra. Ok. Tak to wygląda. Jakie to ma walory tutaj? Małe, niewielkie, naprawdę bardzo niewielkie. Ledwo się na dłoni mieści. Wejście jest do gitary. Co tutaj mamy? Wejście AUX. Gdzie tu jest? Widać napis? Widać AUX. Czyli możemy sobie po prostu podłączyć tutaj do tego MP3 jakąś. Jasne, czyli po prostu możemy grać sobie razem z naszą muzyką, razem ewentualnie z metronomem, też możemy oczywiście go podłączyć do niego. Mamy wyjście słuchawkowe, nie ma ten wzmacniacz głośnika, w sumie to i dobrze, bo zwykle takie malutkie głośniczki brzmią słabiutko, więc lepiej już sobie podłączyć słuchawki do tego. Najlepiej nauszne, a nie douszne. Lepszy dźwięk jest z nausznych, nawet takich średnich co do jakości. Tutaj co mamy? Mamy gałkę gain. Mamy gałkę tone, czyli barwa. No i volume. No i włącznik. Ja zrobię tak, że po prostu podłączę go, tego sprzęta, bezpośrednio do kolumny, tak żebyście mogli coś posłuchać. Uwaga. Dobra, czyli teraz posłuchajmy, jak to brzmi. Podłączyłem wyjściem słuchawkowym do wzmacniacza i do czystego kanału bezpośrednio na kolumnę. No teraz zobaczcie, jak to mniej więcej będzie brzmiało. Oczywiście na słuchawkach jest troszeczkę inny efekt, troszeczkę lepszy, przynajmniej według mnie. Posłuchajcie sobie, jak brzmi clean. To akurat jest jakby najciemniejsza barwa. Teraz dam na maksa barwę. Słyszycie różnicę w jasności brzmienia. Teraz zobaczmy, jak to się ma z przesterem. Po prostu przester uruchamiamy, zwiększając gałkę gain. On na razie jest na minimum. Czyli na przykład sobie teraz... Ciemniejsze brzmienie przesteru to jest takie. Teraz najjaśniejsze. Thank you.
kolei przyciemniona jakby barwa. Też jest rozjaśniona. Słyszycie, dosyć ciekawie ten wzmacniacz brzmi. Mi się wydaje, że jedna główna niezaprzeczalna zaleta tego urządzenia, zawsze sobie możemy wziąć dodatkowo do gitary ten wzmacniacz JA03 i po prostu sobie w ciszy i spokoju posłuchać, pograć na słuchawkach. Połączyć brzmienie z MP3 wraz z naszą gitarą. To jest chociażby też dobra opcja, że po prostu sobie łączymy brzmienia, mamy w jednym urządzeniu, jakby na jednych słuchawkach, nikomu to nie przeszkadza, bo bez takiego urządzenia, nawet jeśli sobie pojedziemy gdzieś, powiedzmy, na jakieś wakacje, to wypadałoby sobie puścić z jakiegoś odtwarzacza, wzmacniacz podłączyć, osobny jakiś kombo podłączyć do gitary, ewentualnie wtedy podłączyć MP3. O tej mamy wszystko w małej poręcznej obudowie. Oczywiście brzmienie tego nie jest rewelacyjne, nie brzmi jak wzmacniacz lampowy, jednak nie możemy się spodziewać cudów po urządzeniu, które ma być funkcjonalne i małe, a nie musi z kolei super rewelacyjnie brzmieć. Jak dla mnie, jak gram sobie na słuchawkach na tym, to brzmi naprawdę zdecydowanie dużo lepiej. Ciężko akurat mi to przekazać Wam bezpośrednio za pomocą tego filmiku, no bo jakoś słuchawki tutaj nie za bardzo podłączę. Jednak zupełnie inny charakter brzmienia jest po podłączeniu do słuchawek nausznych, jakiegokolwiek właściwie rodzaju. Można powiedzieć, im lepsze, tym lepszy też jest dźwięk, więc to jest dużo zależy i od gitary, i od przetworników, od słuchawek, więc nie zrażajcie się. A naprawdę jest całkiem poręczne i właściwie każdy sobie może mieć dodatkowe takie urządzenie u siebie i do niego sobie grać, czy sobie ćwiczyć razem z tym, jeśli nie mamy wyjścia i nie mamy wzmacniacza zewnętrznego, jakiegoś kombo, no to jest idealne rozwiązanie, więc polecam wszystkim. Papatki.